Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Ewangelia według Mateusza, 6 rozdział, 33 werset. Jest tutaj fragment do omówienia, którego posłużę się tematem trochę ekonomicznym, czyli bezrobocia. Bezrobocie i historia, która tego dotyczy, rozgrywała się tak, że człowiek, który kiedyś stracił pracę, usłyszał: niestety musimy pana poinformować i prosimy o zrozumienie, ale słaba koniunktura na rynku, środki restrukturyzacyjne, i ten człowiek opowiadał o sobie dalej w ten sposób. W efekcie zostałem zwolniony. Niedługo po ślubie spodziewaliśmy się dziecka i nasza sytuacja nie była wesoła. Wkrótce rozpoczął się telefoniczny maraton w poszukiwaniu nowej pracy. Niestety, odpowiedzi zawsze były negatywne. W tych dniach ogarniały mnie różne uczucia: bunt, gorycz, rozczarowanie, niecierpliwość, nadzieja. Moja żona i ja znaliśmy Jezusa Chrystusa jako naszego osobistego Zbawiciela i Pana. Mieliśmy więc osobistą relację z Bogiem, a problem śmierci i spędzania wieczności został dla nas rozwiązany. W naszej sytuacji pozostawało jednak pytanie, co dalej? Biblia i jej obietnice, modlitwy innych chrześcijan oraz ich moralne i duchowe wsparcie były dla nas bardzo cenne. I wtedy Bóg zainterweniował w sposób, którego się nie spodziewaliśmy. Poprowadził mnie w poszukiwaniu pracy i dał nam rozwiązanie. Dokładnie w momencie, gdy nie było innego wyjścia, udało mi się otrzymać pracę jako kreślarz i zdobyć stałą posadę. To doświadczenie nie poszło na marne, ponieważ byliśmy w stanie przekonać się, że Bóg naprawdę odpowiada na modlitwę. Gdy oddajemy Mu kierownictwo nad naszym życiem, to również zaspokaja nasze codzienne potrzeby. Możemy mocno temu ufać, możemy mocno w to wierzyć. Ufność Bogu nigdy nie zawiedzie, także w codziennych sprawach. Dlatego to jest dobra rada Pana Jezusa: szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. Pan Jezus jest sprawiedliwością tego Królestwa i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Ewangelia według Mateusza, 6 rozdział, 33 werset.